Dzień dobry moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w takim vlogu, można powiedzieć informacyjnym, ponieważ większość z was prawdopodobnie zapomniała i nie śledzi już poczynań naszej kochanej Unii Europejskiej odnośnie ACTA. Jak wiemy, w pierwszym głosowaniu, w którym to wielu youtuberów temat nagłaśniało, no to głosowanie nie przeszło. Ale po cichutku można powiedzieć tak, pomimo tego, że byliśmy może świadomi, ale jednak nie do końca, ta akta została jej wstępny po chyba 250 poprawkach, z tego co pamiętam, jej projekt został zaakceptowany i tak naprawdę czeka nas jeszcze tylko i wyłącznie jedno głosowanie. Słuchajcie, no generalnie no jest źle. Mam wrażenie, że ta akta jednak pomimo tych poprawek, akta 2.0 oczywiście, tam w uproszczeniu jak to się przyjęło w internecie, ma wejść w takiej najgorszej formie, w jakiej się obawiamy. Bo tak naprawdę, mówiąc szczerze, do końca nie wiemy, jak ten artykuł 13 ma do końca wyglądać, ponieważ wszystkie te ustalenia, te poprawki są prowadzone za tak zwanymi zamkniętymi drzwiami. Więc tak naprawdę my nie mamy zielonego pojęcia do końca, co tam będzie. Ale słuchajcie, no generalnie pojawił się artykuł od prezesowej YouTube'a, od CEO, od Susan Wójcicki, która jest osobą na tyle wpływową, która ma takie znajomości i no ma tak wysoką pozycję, chyba wyżej od niej tak naprawdę, jeżeli chodzi o tę całą szczebelki Google'a, jest chyba tylko i wyłącznie sam prezes Google'owy i wydaje mi się, że ona i generalnie te osoby, które są na wyższych stanowiskach w Google'u, no jakieś tam informacje wiedzą, jakieś tam informacje mają i mniej więcej wiedzą, co tam się może dziać. I jest taka przesłanka, że dzieje się naprawdę tragicznie, moi drodzy, ponieważ już wam mówię, 22 października dokładnie, czyli dokładnie w poniedziałek został opublikowany post "Ostateczna aktualizacja naszych priorytetów na 2018 rok". I tak naprawdę na informacje natknąłem się dopiero wczoraj, ponieważ bardzo rzadko zdarza mi się takie, nazwijmy to, polityczne, informacyjne kanały subskrybować, ale mam jeden wideo prezentację, zapewne większość z was go zna. I tak naprawdę to było źródło moich informacji. Jeżeli te filmy wydadzą się podobne, to wybaczcie, ale tak naprawdę robię to tylko po to, żeby nagłośnić temat, bo wiadomo, że moim zdaniem każdy ze swoich zasięgów powinien w tym przypadku korzystać. I też mam takie wrażenie, że nawet jeżeli pan Krzysztof zobaczy ten film, o którego oczywiście bardzo serdecznie pozdrawiam, nie będzie miał tego za złe, bo jednak trzeba to nagłaśniać. Generalnie tutaj sam YouTube prosi o to, działajmy razem, by znaleźć lepsze rozwiązanie. Co możemy zrobić? Nagrać film o artykule 13 i użyć hashtagu Save Your Internet. I tak naprawdę sytuacja jest bardzo poważna, wiem, mówię to któryś raz z kolei, ponieważ sama pani dyrektor YouTube'a, Susan Wójcicki, wystosowała list otwarty, że po prostu, jeżeli to będzie wprowadzone, to YouTube odejdzie z Europy. I tutaj generalnie w tej całej informacji jest ona raczej skierowana do nas, do twórców, ale również do widzów. I chodzi o to, że generalnie podkreślane jest tutaj, że od 2005 roku YouTube przekształcił się z jednego filmu w zoo w globalną bibliotekę wideo, w której miliardy ludzi codziennie szukają wiedzy, kreatywności, połączenia i przede wszystkim rozrywki, słuchajcie. I mam wrażenie, że ludzie generalnie, którzy opowiadają się za tą aktą, to tak naprawdę nie za bardzo wiedzą albo mają świadomość, czym jest YouTube. YouTube jest jedną z największych platform na świecie, która generuje jakieś tam przychody i koszty. Ona w jakiś tam sposób kształtuje gospodarkę, mniej lub bardziej. To są, moi drodzy, setki tysiące, jeżeli nie dziesiątki tysięcy miejsc pracy. Słuchajcie, chociażby w Polsce, mam wrażenie, Marlenie coś spadło, nie wiem, czy słyszeliście. Generalnie w Polsce ludzi, którzy utrzymują się z YouTube'a, no, załóżmy samych twórców, myślę, że są dziesiątki, jeżeli nie setki, czy może nawet ponad 1000. Sam jestem jednym z nich, sam staram się utrzymać z YouTube'a, ale to nie jest tak, że to jest, wiecie, to jest tylko Polska, są jeszcze inne kraje, ale zobaczcie, ilu grafików na jakiś tam konkretny inny etat, czy na pół etatu, czy na ćwierć etatu, prowadzi jakąś tam działalność dla youtuberów. Ilu montażystów filmowych prowadzi jakieś tam rzeczy, ilu animatorów, którzy robią jakieś intra, jakieś tam animowane efekty, ilu ludzi pracuje przy tym. Są przecież jeszcze sieci partnerskie, gdzie mamy menadżerów, gdzie to są naprawdę już duże firmy i poważne biznesy i to jest dość taki bardzo mocny sposób zagrożenia gospodarki, ponieważ przeważnie każda osoba, która prowadzi działalność na YouTubie, tak jak ja, ma swoją własną firmę, ponieważ na przykład taki w Polsce jest wymóg. I teraz Unia Europejska
jakby próbuje nam to zabrać. Znaczy oni nie próbują nam to zabrać, ale sam YouTube mówi o tym, że oni się z tego wycofają. I generalnie jest tak, że w tym artykule, można powiedzieć, w tej informacji, która została skierowana do nas, twórców, jest coś takiego, że YouTube nie jest w stanie, a jeżeli YouTube nie jest w stanie, to uwierzcie mi, że każda inna platforma filmowa, która, może inaczej, YouTube nie jest w stanie, artykuł 13 mówi o tym, że jeżeli ja na przykład wrzucę filmik, jeżeli ktokolwiek z Was wrzuci jakikolwiek filmik na swój kanał, to on przed publikacją musi być sprawdzony. Czy nie ma tam wulgaryzmów, czy nie ma tam jakiejś różnego rodzaju dziwnych rzeczy, jakichś tam gróźb, takich, no wiecie o co chodzi, takich rzeczy, które no, są niezgodne z, i przede wszystkim jeżeli chodzi, bo to jest tak zwany Content ID, tak? Które sprawdza pod kątem plagiatów, głównie muzyki i głównie filmów, ale również jeżeli chodzi o jakieś tam inne kanały, ale to naprawdę jest w małym stopniu. A teraz dodatkowo oni będą musieli sprawdzać jeszcze, jak ja wrzucę film, to algorytm YouTube'owy, maszyna YouTube'owa musiałaby według artykułu 13 sprawdzić mój film pod kątem wszystkich innych filmów, które istnieją na YouTubie. Czy on nie łamie jakichś praw autorskich, rozumiecie? On musi sprawdzić muzykę, on musi sprawdzić wideo, musi sprawdzić wokal, musi sprawdzić wszystko. Czy ja nie mówię jakiegoś cytatu z książki, czy z filmu, czy ja korzystam na przykład, czy mam prawo do tego, aby zrobić film z League of Legends, czy z jakiejkolwiek innej gry, tak? Czy muzyka, której użyłem, jest moja? Bo w tym momencie ta muzyka nie będzie moja, bo mam wrażenie, że wszystkie Creative Commons i tak zwane reality free soundy, czy tam no copyright soundsy, no nie będą miały racji bytu. To zobaczcie, ja wrzucam filmik i ile rzeczy musi być sprawdzonych i ile filmów musi przelecieć ten cały algorytm, żeby to sprawdzić. Strzelę tutaj liczbę, ale mam wrażenie, że filmików na YouTubie są miliardy. I zobaczcie, ja nie jestem jednym twórcą. Zobaczcie, chociażby sam, w samej Polsce obstawiam, że filmików codziennie wychodzi z 5 tysięcy, 10 tysięcy. Strzelam, to jest zupełny szacunek. Zobaczcie, są jeszcze inne kraje europejskie. I co teraz? No, baza danych YouTube'a jest tak ogromna, że to jest nie do wykonania. I moi drodzy, wydaje mi się, że za moment będzie tak, że nie będzie nawet, nie wiem, Twitcha, nie będzie niczego, bo wiecie, filtrowanie treści na podstawie artykułu 13, żeby zobaczyć, czy nie plagiatujesz kogoś innego, dla statycznego filmu jest ok. Jeżeli YouTube by to przyjął, to by mogło być tak, że dobra, słuchajcie, wprowadzamy to, ale byłoby tak, że film na przykład ja wprowadzam, wrzucam, ale zanim to wszystko się sprawdzi, oczywiście jest kolejka jeszcze, tak? No bo nie jestem jedynym twórcą na YouTubie, to załóżmy na to, że prosty przykład Nerwariena, tak? Jego filmy, głównie patche na przykład nie miałyby sensu, bo jeżeli by tak było, na przykład Nerwarian wrzuca patch 8.12, strzelam, wrzuca patch w momencie, kiedy ten patch wchodzi, ale zanim ten algorytm by to ogarnął, to film Nerwariana wychodzi 2 tygodnie później, 3 tygodnie później, miesiąc później, kiedy na przykład już mamy następny patch, rozumiecie? Dlatego to nie ma racji bytu. A pomyślmy na przykład, jakby to było na Twitchu, słuchajcie, no to filtrowanie musiałoby być też na podstawie transmisji na żywo. Jak filtrować transmisję na żywo? To by musiało być filtrowanie w czasie rzeczywistym, no bo nie wiecie na przykład, czy jakiemuś streamerowi tak nagle nie odwali, żeby, nie wiem, załóżmy, zaciapać sobie tutaj cyk w twarz, tak? I no nie wiadomo, tak? I w jaki sposób to zablokować w czasie rzeczywistym? Ja rozumiem, że jest tam opóźnienie kilkosekundowe, ale to jest zbyt mały okres czasu, żeby coś takiego wyłapać. To jest niemożliwe. I to jest generalnie, mogłaby być ogromna szansa dla takich mniejszych serwisów, ale załóżmy, jeżeli Twitch i YouTube upada i przenoszą się ludzie z YouTube'a na jakiegoś, nazwijmy to, na twoją tubę, tak? To ten problem jest taki sam. I w momencie, kiedy ten ruch przechodzi z jednej platformy na drugą, no to ona też musiałaby się wycofać. Twitch zrobiłby tak samo. I generalnie tutaj jest taka bardzo dla mnie i myślę, że dla większości twórców YouTube'owych taka mała przesłanka. W ubiegłym roku, oczywiście cytuję, w ubiegłym roku liczba kanałów z ponad milionem subskrybentów wzrosła o 75%. Każdego miesiąca ponad miliard fanów przychodzi do YouTube'a, aby stać się częścią kultury muzycznej, ble, 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 tam różne rzeczy. Zobaczcie, to jest taka mała, niefajna przesłanka, że generalnie tutaj jeszcze, pozwolę się tutaj troszkę innym miejscem posłużyć,
Cytuję znowu, artykuł 13 w obecnej formie może odebrać milionom ludzi możliwość przesyłania treści na platformy takie jak YouTube. Setki tysięcy osób mogą stracić pracę, w tym europejscy twórcy i filmy, wykonawcy i ich współpracownicy. To o tym już mówiłem. Tylko gdzie jest ten fragment, o którym chciałem powiedzieć? Czy on nie był tutaj? A, w praktyce platformy mogą zostać zmuszone do traktowania priorytetowo treści niewielkiej liczby dużych firm, które mają własne programy zarządzania prawami autorskimi. I w tym momencie są cztery opcje, w jakich YouTube będzie istniał, moi drodzy. Będzie to w taki sposób, że albo zostaną same kanały firmowe, takie jak Discovery, takie jak Polsat, bo jest taki na przykład odłam Polsat Games, prawda? Zostaną jakieś tam, nie wiem, wytwórnie muzyczne, tak? Zostaną takie duże, duże naprawdę firmy, a cała reszta zniknie. Obstawiam, że w tym momencie firmy zabijałyby się o to, aby podpisywać kontrakty z jakimiś twórcami i po prostu te kanały twórców, na przykład załóżmy, oczywiście nie mówię, że tak będzie, po prostu służę przykładami, także Blowki, Kruszwilie tak będą zatrudnione przez jakąś tam firmę, może tak być, nie wiem, nie jestem ekspertem, strzelam i spekuluję, na zasadzie jakiejś tam umowy, że na ich kanały znikną, ale na innym kanale jakimś tam firmowym, na przykład na Polsacie, tak będą wychodziły ich treści. Ale to będzie tylko dla największych graczy. I to jest pierwsza rzecz, która się może stać. Druga rzecz, która się może stać, jest troszeczkę bardziej, można powiedzieć, jest takie światełko w tunelu. Oczywiście nie dla mnie, nie dla... Bo to jest taka przesłanka, że z milionem subów, więc może być tak, że YouTube ograniczy się do tego, aby tylko największych graczy z ponad milionem subów zostawić. I w tym momencie, co zostaje nam z Ligi Legend? Nic. Odpadają nam brązowe, Nerwarien, Dis, Infomod, wszystko odpada. Zostaje tylko Denitro Zyniak, który coś tam z LoLem miał wspólnego kiedyś sporo, ale aktualnie LoLa, z tego co wiem, nie robi. Więc jeżeli chodzi o LoLa, koniec, nie ma. Nic, zero. Zostają nam tak naprawdę teraz pranki, Kruszwil, tak, taczanie się w kulkach blokowych, różne, kochani, inne rzeczy, które... Nie mówię, że są złe, mnie się mogą nie podobać, ale nie każdy lubi coś takiego, prawda? Na przykład dla mnie wielką stratą byłoby w ogóle na przykład wywalenie TV Gier, no bo to jest kanał, który moim zdaniem robi największą robotę, najlepszą na YouTubie, jeżeli chodzi o gaming i teraz co? No ich nie ma, bo nie mają miliona subów, tak? Oczywiście zakładam, że to jeszcze trochę czasu by minęło, oni by ten milion w tym czasie zdążyli wbić. Bo generalnie zakładam i też Ator o tym mówił, że prawdopodobnie to się odbędzie przyciskami, że albo zostanie złoty przycisk, albo jeszcze zostanie srebrny przycisk. Jak zostanie srebrny przycisk, to jeszcze będzie co oglądać, najwięksi twórcy zostaną, będą mieli oni coraz większy monopol. I no tak to będzie wyglądało, tak, że mniejsi, ja aktualnie też się uważam, jestem mniejszym twórcą, tak, że no mnie nie będzie, no chyba, że zrobią to od 10 tysięcy subów, ale nie wydaje mi się, to jest ta czwarta opcja, której zupełnie mi się nie wydaje, bo problem tego przerabiania mechanizmu jest naprawdę duży i tych kanałów powyżej 10 tysięcy subów w samej Polsce jest na chwilę obecną około 3,5 tysiąca, no to zobaczcie, jaka to jest siła przerobowa. I w tym momencie to jest jeszcze ciekawsze, bo reszty świata to nie dotyczy. Dotyczy to tylko krajów, które są w Unii Europejskiej. Nie dotyczy to na przykład Wielkiej Brytanii, która z tej Unii wyszła, tak? I teraz mamy coś takiego, moi drodzy, że musiałby powstać oddzielny odłam YouTube'a. Na przykład YouTube Europe. Byłby YouTube i YouTube Europe. Albo po prostu my byśmy byli wydzieleni na jakiejś podstawie z YouTube'a, że wchodzisz na przykład na YouTube'a i ci się włącza od razu YouTube Europe, tak? I to jest też generalnie bardzo dużo roboty pod kątem identyfikacji użytkownika, skąd on się loguje i generalnie zabezpieczenie tego jeszcze pod serwerami proxy, bo możesz przez proxy na przykład przez jakąś, nie wiem, przez jakieś Indie, tak, połączyć się z jakąś europejską stroną, tak? I teoretycznie wtedy nie jesteś wykrywalny. Ale według tego artykułu 13, z tego co ja czytałem, też musiałoby być to zabezpieczone. Ale generalnie chodzi o to, że my, jako Europejczycy, mamy wydzieloną wersję YouTube'a. W zależności od tego, czy będą to tylko od miliona subów, czy będą to wszystkie kanały korporacyjne, mamy od miliona subów tylko i wyłącznie. I to jest w mojej opinii chore, bo w tym momencie mamy taką sytuację, jak mamy na przykład w Korei Północnej, jak mamy w Chinach, że oni mają swoje wydzielone media i do nich praktycznie nic nie dociera zewsząd.
no to w jaką stronę my chcemy iść? My chcemy iść w stronę wolności słowa, czy chcemy iść w stronę no, krajów, z których no, polityki no, ma bekę pół świata, tak? Przecież była kiedyś taka sytuacja, że według mediów Korei Północnej było tak, że przecież Korea wygrała mundial z Brazylią. I nawet był zmontowany film, gdzie Korea rzeczywiście grała z Brazylią, rozumiecie? No na takiej zasadzie. I bardzo mnie to dziwi, że chcemy zmierzać właśnie w tą stronę. I to jest głupota i to jest cofanie ludzi w rozwoju. Bo słuchajcie, no załóżmy, że ludziom przeszkadza, załóżmy, że generalnie no, YouTube nie służy do rozrywki. YouTube generalnie głównie służy do rozrywki, ale załóżmy, że nie tylko. To jest ogromne połacie wiedzy, jeżeli chodzi o filmiki edukacyjne, fizyka, chemia, matematyka, tych... powiedzmy to tutoriali na YouTube jest od groma. Nie jeden student studiów ścisłych dzięki kanałowi Etrapes, gdzie Krystian Karczyński, z tego co wiem, absolwent albo i doktor, nie pamiętam, jeżeli się pomyliłem, to przepraszam, Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, no nie jednemu studentowi pomógł zdać matematykę na studiach, w tym mnie, tak? Też korzystałem i zakładam, że większość studentów korzystało z jego pomocy i teraz nagle nie ma tego. Bo co jest jeszcze ciekawe, jeżeli to by miało działać, jeżeli na przykład wlazłby ten pułap od miliona subów, 100 tysięcy, 10 tysięcy, tysiąca, obojętnie jak, cały YouTube dla Europy, wszystkie treści wrzucone w Europie, nara, są czyszczone. Bo, tak jak mówiłem wcześniej, algorytm nie jest w stanie tego filtrować. I wtedy jest czyszczone i tylko ci, którzy, ta ograniczona liczba twórców wrzuca to. Rozumiecie, nie? I teraz załóżmy na to, że masz 300 IQ pomysł na biznes, jak na przykład pan Lord Krupniok Kruszwil, jak to jest nazywane w internecie, tak? I masz pomysł, który chcesz wykorzystać i już go nie zrobisz, bo już na YouTube'a nie wejdziesz, no bo mając 0 subów nic nie zrobisz, bo nie możesz rzucić filmu. I to jest moim zdaniem chore i to pokazuje w jaki sposób ten cały, nazwijmy to, ta cała akta 2.0 jest... Nie chciałbym użyć słowa amatorsko, ale nieprofesjonalnie przygotowywana, bo no jeżeli sam YouTube, sama prezes YouTube'a zabiera w tym głos i prosi się nas, twórców, oczywiście ja zakładam, że tak obstawiam, że oczywiście w całym YouTubie będzie bardzo cicho o tym, no bo przecież generalnie średnia mentalność, nie chciałbym nikogo obrazić, ale średni polski YouTuber no, nie przejmuje się tym, bo ma to w dupie generalnie i jego pojęcie o tym jest na zasadzie takiej. Gadał takie głupoty, jakie on gadał na tym swoim filmie o Akta. No nie. To nie ma możliwości, żeby coś takiego było w ogóle, nie? Dodam oczywiście, Fresh. To była totalna głupota i niestety, nie? No. No to w końcu obudzą się i obudzimy się z ręką w nocniku. Tak samo było, nie wiem, czy kojarzycie, pewnie kojarzycie, jak interesowaliście się tematem. Był taki odłam. W Hiszpanii zmieniło się prawo odnośnie właśnie coś takie a la mała akta właśnie weszła tam. I było coś takiego, że hiszpańska wersja Google News chyba musiała... Oni się nie pierdzielić od razu. Powiedzieli, dobra, my z Hiszpanii wychodzimy, nie ma co się pierdzielić. Okej, to jest Google News. Nie wiem, ile ludzi z tego korzysta. W Polsce z tego co wiem, mało jest to popularne. W każdym razie wyobraźcie sobie, to jest... Okej, to jest coś małego, ale wyobraźcie sobie, jak nagle nie mamy YouTube'a, nie mamy Twitcha, nie mamy no, różnych tam innych platform, których się ogląda, tak? No i co teraz? To nawet nie chodzi o to, że to jest miejsce edukacji, że to jest miejsce zarabiania części ludzi, tak? I zabierania części stanowisk pracy, tak? To jest zabieranie milionom ludzi rozrywki cały czas. Słuchajcie, no patrząc na przykład przez mój pryzmat, ja średnie obejrzenie na film mam, i to jest taki dobry pułap według mnie, to jest 10% twoich subskrybentów. Ogląda większość filmów, które ty wrzucisz. To jest dobry pułap. Ja mam troszeczkę więcej, ja mam tam około 12%, bo tak średnio mam troszeczkę ponad 3000 obejrzeń. I zobaczcie tylko na moim przykładzie. Nagle 3000 osób traci coś, co ogląda codziennie, co drugi dzień. Nagle... Patrząc na przykład na większe kanały, 10 tysięcy ludzi, 20, 100 tysięcy, milion traci coś, co ogląda. Traci może nie tyle twórcę, ale osobę, z którą się zżyła. Może osobę, z którą rozmawia na streamach, z którą lubi. Tak jak ja lubię z wami rozmawiać, rozmawiam z wami i po streamie, i tam na Facebookach, i to czasami na Teamspeaku, i to czasami sobie gramy, tak?
tracicie ten kontakt. Nie ma już czegoś takiego. Rozumiecie? Nie. To jest nie tylko zabieranie takich podstawowych wartości edukacyjnych, ale to jest zabieranie ludziom rozrywki. YouTube jest ogromnym miejscem rozrywki. Moi drodzy, no ja mam nadzieję, że jeżeli już nawet sam YouTube tworzy komunikat i mówi o tym, słuchajcie, jak to wejdzie, to no my wychodzimy. Sorry, nam się to nie opłaca, bo nie opłaca im się robić takiego algorytmu. Oni naprawdę, tutaj generalnie jest wypisywanie, ile to oni pieniędzy nie inwestują w tego, ile tutaj YouTube Learning robią, no różne rzeczy, oczywiście można sobie to przeczytać. Ja oczywiście linki zamieszczę tam, żebyście mogli sobie przeczytać. Tutaj jeszcze jest generalnie drugi jakiś też cel i tutaj generalnie też coś było o grach odnośnie YouTube Gaming, tak, że każdego dnia na YouTube przychodzi 200 milionów osób, które oglądają filmy i transmisje z gier. No załóżmy, że z Europy to jest nawet 1/5. Jest, moi drodzy, załóżmy, że nie wszystkie kraje są z Unii, tak? No to załóżmy, że to jest 30 milionów osób, którym się mówi koniec. Nie? Ja mam wrażenie, że ludzie, którzy to wprowadzają, oni nie za bardzo się tym interesują. No i moi drodzy, no YouTube prosi nas, twórców, żebyśmy robili takie. Ja pomimo tego, że ja mam małe zasięgi tak naprawdę, bo no 28 zaraz tysięcy subskrybentów na YouTubie, to dla niektórych może być dużo, dla niektórych może być mało. Ja bym chciał to wykorzystać, bo to nie chodzi tylko o to, że ja będę miał problem, tak? To bardziej chodzi o to, że ludzie będą mieli problem, że to, kurczę, mówię, to już mówiłem, miejsca pracy, rozrywka, nie będzie nic. Będziemy chodzić, tak jak to ktoś na jakimś filmiku powiedział, z latarką w jaskini, nawet nie z latarką, z pochodnią w jaskini i nie będziemy mogli, każdy ma swój specyficzny gust i na przykład załóżmy na to, że nie każdy musi oglądać Nerwariana, nie każdy lubi oglądać Nerwariana, to już patrząc przez League of Legends. Tak, większość lubi, ale nie każdy i na przykład część woli obejrzeć sobie na przykład, nie wiem, Noxiego, na przykład. No i teraz ludzie, którzy jeszcze inni na przykład lub wolą sobie obejrzeć Noxiego, wolą na przykład obejrzeć, nie wiem, mnie. To teraz mnie nie będzie, Noxiego nie będzie, Nerwarian może będzie. I będziecie zmuszeni do tego, żeby oglądać coś, co nie do końca może wam się podoba, ale tak będzie. Ale jeżeli już zostanie w ogóle korporacyjny, to z Lola nic nie obejrzycie. Koniec, zero. Twórcy, którzy się przejmują, których to interesuje, no zrobią o tym film. Bambry i Bambiki, których poziom kanału opiera się na zasadzie 24H challenge bez telefonu, internetu, no to pewnie o tym nie zrobią, chociaż moim zdaniem powinni, tak? Chociaż, no czy powinni, czy nie, no przeciętny 8-latek nie zrozumie takich rzeczy, tak? W każdym razie, moi drodzy, no ja wam dziękuję, mam nadzieję, że to no, coś z tym się uda zrobić i coś nawet jak to wejdzie, może będzie jakieś rozwiązanie, chociaż nie wydaje mi się, ale zobaczymy. Chciałem, żebyście wiedzieli, że sprawa jest naprawdę poważna i mam nadzieję, że tak się nie stanie i czekam, moi drodzy, na wasze komentarze, bo jestem bardzo ciekawy, co myślicie. Wiecie, że bardzo rzadko was o to proszę, ale łapiszona w górę zostawcie, żeby ten film dotarł jak do jak najwięcej liczby osób. Żeby po prostu wieść szła, żeby może jak najwięcej kanałów, jak najwięcej twórców było świadomych zagrożenia, bo miałem wrażenie, że no, nie ma świadomości zagrożenia, po prostu. I chciałbym, żeby ta świadomość była, bo nie każdy się musi tym interesować, nie każdy ogląda polityczne kanały. Ja miałem to szczęście, że właśnie wideo prezentacje mam zasubskrybowane i o ile powiadomienia mi nie wyskakują, bo no tam tych filmów czasami potrafi 3-4 na dzień i ja no po prostu robiłbym po prostu z telefonu, ale no akurat wlazłem z ciekawości zobaczyć co tam ciekawego i patrzę, o Akta, nie? No to, a jako, że bardzo sobie opinię pana Krzysztofa szanuję i bardzo, bardzo są to merytorycznie poprawne i bardzo dobre materiały, to szanuję po prostu i postanowiłem też jakiś tam swój, pomimo, że się tym na co dzień nie zajmuję, to postanowiłem zrobić o tym materiał, żebyście po prostu wiedzieli. I to tyle. Wiem, że część z was jest już dawno wynudzona, część nie dotarła do tego, ale no myślę, że jako twórca, który się poczuwa i który jest odpowiedzialny za też troszeczkę was, żebyście wy też wiedzieli o rzeczach, które mnie czy innych, czy was też dotyczą, powinniście wiedzieć. Także trzymajcie się i do następnego. We'll be right back.